Moi drodzy, materiał, który za moment zobaczycie, został zrealizowany nieco wcześniej i łatwo się zorientujecie po braku tego pieczołowicie pielęgnowanego wąsika. W każdym razie, wracając do meritum, materiał rzeczywiście został zrobiony jeszcze przed wprowadzeniem ograniczeń możliwości przemieszczania się, poruszania po lesie. I w obecnej sytuacji zalecam, zostańmy w domu. Ale mam dla was skrawek dzikiej natury. Chciałbym na razie wirtualnie, co prawda, ale zaprosić na spacer po lesie. I wierzcie mi, to czego się nauczycie z tego filmiku, będziecie mogli wprowadzić w życie. W momencie, kiedy sytuacja wróci już do normy. Witamy was, moi drodzy kulinarianie. Witamy wszystkich tych, którzy uwielbiają gotować, albo tych, którzy chcą się nauczyć gotować. Gotować będziemy oczywiście w warunkach zupełnie innych niż dotychczas. To nowa seria i w tej nowej serii będę wam pokazywał ciekawe miejsca i w tych miejscach przygotowywał, mam nadzieję, również ciekawe potrawy. I mogę wam powiedzieć od razu, subskrybujcie w ciemno, bo moim zdaniem warto, bo dzisiaj dowiecie się po raz kolejny, jak przetrwać w dzikich warunkach. Ze mną jest Marcin Surowiec, kanał Bushcraftowy, który Cześć. Jest ekspertem w tej dziedzinie. Gdzie się przespać, co zjeść, czego się napić, jeżeli nic ze sobą nie wzięliście. Chociaż to nic tutaj w przypadku Marcina aż takie błahe nie jest, bo on wszystko wam wyjaśni. Dzisiaj będziemy gotować na skraju Puszczy Noteckiej, w niej się znajdujemy. To puszcza w powiecie międzychodzkim i tutaj będziemy starali się przeżyć. Tak. Można? Można. Ale? Ale trzeba się do wyjścia w teren dobrze przygotować. Więc dzisiaj wszystko na temat bushcraftingu. Marcin obiecał, że zdradzi wszelkie tajemnice, które pozwalały mu przeżyć, a kilka razy byłeś w sytuacji, które były trudne. Można tak powiedzieć. Pierwsze zadanie, które przygotowałem dla Marcina, odpowiadając na wasze pytania i proszę, piszcie, komentujcie cały czas pod filmikiem, możecie nawet na bieżąco, bo będziemy odpowiadali na te pytania. Pierwsze pytanie, jakie dostałem od widzów, co zrobić, jak wchodzę do lasu i nie wiem, gdzie jestem? Tutaj musimy posiąść taką podstawową umiejętność nawigowania. W Polsce mamy taką szczęśliwą sytuację, że nasze lasy podzielone są na oddziały leśne i w lasach znajdziemy bardzo często takie słupki charakterystyczne, które są wkopane przy skrzyżowaniach i na tych słupkach są numery. Powiedz, czy z tego słupka jesteś odczytać w stanie, gdzie jest północ, w którym kierunku powinniśmy iść? Tak, to są numery, które wskazują oddziały leśne. Lasy są podzielone właśnie na fragmenty, które są nazwane oddziałami. Czyli to mogą być cztery oddziały? To mogą być cztery oddziały, mogą być dwa. W tym wypadku mamy dwa oddziały. Tu mamy oddział 233. Z tej strony też mamy numer 233. Tu mamy 210, tak? I tu 210. I tu też 210. Czyli szukamy tych najniższych wartości. Linia dzieląca te dwie ścianki, ten kąt między tymi dwiema ściankami, powinna nam wskazywać północ. Tyk, ja będę trzymał kompas. Widzisz? Widzisz ładnie? Przekątna słupka, widać północ. Kolejna, myślę, cenna uwaga dla was. To, w którym kierunku mamy iść, to jedno, ale to w ogóle, żeby określić, gdzie jesteśmy, jak szukamy pomocy, to chyba drugie, bo to jest z punktu widzenia tego, żeby komuś powiedzieć, gdzie się zgubiliśmy i gdzie nas szukać. Dokładnie. To jest sytuacja dla ratowników, dla służb bardzo precyzyjna, bo jeśli my zadzwonimy, powiem, że jesteśmy w lesie, no to jest pewna szansa, że nas namierzą po sygnale naszego telefonu, ale dużo lepszą informacją dla ratowników będzie przekazanie właśnie tych numerków, które się znajdują przy tym słupku. Teraz chciałbym jeszcze, żeby Marcin troszkę się popisał i udowodnił, że kanał Bushcraftowy to kanał wiedzy wszelakiej i absolutnie niezbędnej. Zegarek. Słyszałem o metodzie, jeśli chodzi o zegarek, wskazówki. Możemy ją zweryfikować również z tym, co przed chwilą pokazaliśmy? Możemy ją jak najbardziej zweryfikować. Ta metoda jest o tyle bardziej wymagająca, że ona jest uzależniona od słońca. To znaczy w bardzo pochmurny dzień, kiedy w ogóle nie jesteśmy w stanie zlokalizować pozycji słońca na niebie, nie będziemy w stanie jej wykorzystać. Mhm. My dzisiaj mamy taki dzień pochmurny, ale słońce od czasu do czasu nam tutaj się przebija. Więc wiemy, że ona jest w tej chwili mniej więcej w tamtym kierunku. Dokładnie. Małą wskazówkę godzinową kierujemy na słońce i to nam daje kąt, który stworzy się między godziną 12 na tarczy naszego zegarka i tą wskazówką godzinową. Tak ten jest. Kąt dzielimy na połowę. Aha. I ta linia podziału tego kąta wskazuje nam południe. No i to się idealnie wpisuje w tą naszą, w to, co przed chwilą sprawdziliśmy z tym słupkiem. Także jest to. Jest to potwierdzone, a w miejscu, w którym się znajdujemy, możemy też jeszcze trzecią metodą zweryfikować. Jasne. Taką bardziej naturalną. W miejscach, gdzie rośliny mają duży dostęp do słońca, one się naturalnie rozwijają tak, że wyciągają gałęzie, rozwijają się bardziej intensywnie w stronę południa. W stronę słońca. Tak, w stronę słońca, żeby jak najwięcej tej energii słonecznej czerpać.
I jak sobie spojrzymy na drzewo, które jest tuż nad nami, to wyraźnie widzimy, tak że zdecydowanie więcej gałęzi jest wychylone właśnie na stronę południową. Mamy tutaj kilka takich przykładów, kilka sosen, które rośnie dokładnie też w tamtym taki kierunku. Sposób. Także zbierając wszystkie te wskazówki razem, możemy w zasadzie być pewni co do tego kierunku. I myślę, że też to dobra uwaga dla Was, moi drodzy, że jedna metoda tak, ale jeżeli znacie trzy, zaznajomicie się z trzema, no to łatwiej jest przeżyć. Idziemy dalej. Idziemy kolejne dalej. Zadanie przed Tobą. Kazaliście mi się napić wody ze strumienia. Napiję się. Znaczy najpierw Marcin, a później ja. Kolejna przygoda i kolejne zadanie przed nami, a w zasadzie przed Marcinem. Pisaliście i o to prosiliście, żebyśmy spróbowali uzdatnić wodę, o której nic nie wiemy. Płynie strumyk, jest fachowiec, jest czajniczek filmowy. Wejdźcie na kanał Buzzcraftowy, na pewno go tam znajdziecie. Czajniczek, w którym to będziemy uzdatniali wodę. Są dwa etapy, o tym opowie Marcin. Marcinie, co najpierw robimy? Znajdujemy się w terenie, mamy źródło wody, nic tak. O tym źródle nie wiemy, tak? W pierwszej kolejności najzwyczajniej intuicyjnie oceniamy wodę. W wodzie możemy się spodziewać generalnie trzech rodzajów zanieczyszczeń. Pierwsze to będą mechaniczne, czyli coś, co będziemy po prostu nazywali brudem, cząstki tak. roślin, ziemia. Aha. Drugie zanieczyszczenia to będą zanieczyszczenia chemiczne. Aha. I trzecim, tym tak naprawdę najważniejszym dla nas zanieczyszczeniem, to będą zanieczyszczenia biologiczne. Wszystko, co w tej wodzie żyje, bakterie, wirusy, pierwotniaki. I my sobie tutaj tą wodę teraz pobierzemy i nasze uzdatnienie będzie dwuetapowe. Po pierwsze przeczyścimy ją sobie mechanicznie, a potem już ją uzdatnimy biologicznie gotując. Słuchaj, teraz musiałbyś bandankę rozciągnąć może na dwie warstwy na przykład. Tutaj zawsze musimy pamiętać o tym, że tkanina musi namoknąć, bo ona najpierw nie będzie chciała tej wody puścić. I gdyby nam się zdarzyło tak, że ta woda, którą nabraliśmy, nie jest super czysta mechanicznie, tak jak widzimy teraz, no. To ta bandanka te wszystkie główne zanieczyszczenia nam bez problemu zatrzyma. To jest dopiero pierwszy etap. Tak, zdecydowanie taką wodę musimy przygotować albo użyć już profesjonalnych środków do uzdatniania wody, na przykład tabletek albo filtra. A ta woda jeszcze jest potrzebna w jednym celu, bo Marcin przygotował dla mnie niespodziankę. Ja mu coś ugotuję, ale on obiecał, że zrobi herbatę. Herbatę, jakiej jeszcze nigdy nie piłem, a mnie zaskoczyć wcale nie jest tak łatwo. Będzie ale herbatka? To już zobaczymy, będzie herbatka, ale z tej to wody? Zobaczymy. Oczywiście, że z tej wody. No dobra, Marcin, jesteśmy po dwóch etapach, dwóch zadaniach, a teraz jeszcze jedno pytanie. Gdzie było najtrudniej? Z tych miejsc wszystkich, które odwiedziłeś, było takie, które sprawiło ci najwięcej problemów? I najtrudniejszymi takimi terenami to są, ogólnie rzecz mówiąc, tereny pustynne. No. Najróżniejsze pustynie. Oprócz tego, że doskonale czujesz się w dziczy, potrafisz przetrwać, czy i tak naprawdę rezygnujesz z wielu przyjemności, czy rezygnujesz też z przyjemności jedzenia? Czytaj, zjesz co popadnie, czy jednak sobie robisz wykwintne potrawy, starasz się coś tam dobrego ugotować, wiesz, piękny krajobraz, kolacyjka, zachód słońca? Ja z gotowania to niestety no, jestem noga, to nie jest moja dziedzina. I jak jadę w teren, jadę na biwak, to albo mocno się przygotuję do tego, żeby coś dobrego ugotować, albo powiem to bardzo po cichu, zabiorę jakieś danie gotowe. Twoi widzowie mi powiedzieli, że jesteś noga z gotowania i dlatego cię to zaprosiłem. To muszę podziękować moim widzom w takim razie. Uzdatnianie wody to rzecz ważna, znalezienie właściwego kierunku też, ale przede wszystkim z punktu widzenia kulinarnego, a w takim też celu, mój drogi, się tutaj spotkaliśmy i ciebie zaprosiłem, zgodnie z prośbą twoich widzów. To też potrzebny jest ogień. I to zadanie wymyślił Marcin dla mnie. Wyjął jakieś dziwne narzędzia i teraz będzie się z nich tłumaczył. Tak. Tutaj mamy to, do czego musimy się uciekać, kiedy wyjdziemy nieprzygotowani, nie zabierzemy ze sobą zapałek albo zapalniczki. To jest osikowy kołek na wampiry. Też, ale jak nie ma żadnego wampira w pobliżu, to możesz tego użyć do rozpalenia ognia. Co konstruujemy? To jest zestaw do rozpalania ognia łukiem ogniowym. Łuk ogniowy. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie się dowiedzieć z kolejnych odcinków ciekawych rzeczy, koniecznie naciśnijcie subskrybuję, bo takich rzeczy w tym programie jeszcze nie zabraknie. Będę rozpalał ogień tak, jak o tym marzyłem. No ja myślę, że ci się uda. Naucz mnie. Mamy tutaj bardzo niewiele elementów. Mamy łuk, mamy świder, którym będziesz świdrował. Aha. W tej deseczce.
Dobra. Deseczka jest wykonana z tego samego drewna. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak wykonać te elementy, wejdźcie na kanał Marcina Bushcraftowy, tam się wszystkiego dowiecie. Wyjaśnia dokładnie, jak i z czego wystrugać wszystkie te elementy, żeby rozpalić ogień. To będzie docisk, którym będziesz dociskał świder. Chwyć go sobie tak, jak ci będzie najwygodniej. Musimy znaleźć pozycję, w której ci będzie najwygodniej go chwytać i bardzo dużo siły do niego przykładać. Najlepiej położyć to na macie. Chcesz coś takiego, żeby ta końcówka tam się mogła zmieścić. Czyli po prostu świdrujesz czubkiem noża. O, dokładnie. Będzie pasowało. Jest. O. Co teraz? Teraz musisz sobie wymierzyć na skraju deseczki miejsce, w którym będziesz świdrował. Tutaj musisz zrobić podobne nacięcie, tylko płytsze. Tylko żeby zaznaczyć miejsce, w którym osiądzie świder. To już powinno wystarczyć. I zwróć uwagę, że tutaj mamy końcówkę zaostrzoną zdecydowanie bardziej niż tą, tak? Mm-hmm. Bo tutaj to chcemy wytworzyć jak największe tarcie w tym miejscu, a tu chcemy mieć jak najmniejsze tarcie. Teraz mamy nasz łuk przygotowany, dlatego warto chodzić w teren w butach ze sznurówkami, bo w razie czego zawsze mamy kawałek sznurka. Zaczynasz od tego, żeby sobie przydepnąć tą deseczkę nogą, tak jest. I teraz w ten sposób oplatasz nasz świder i zaczynasz powoli świdrować, sprawdzać, czy wszystko jest ok. Temperatura rośnie. Ej, dymek się pojawił. Dobra, na tym etapie możesz się zatrzymać, tak żeby świder nie Poczekaj, wypadł. Mi się to podoba. Ale się zaraz przewiercisz na drugą stronę. Aha, okej. Okay. Teraz musimy wyciąć gniazdo, w którym się będzie zbierał pył, który potem zacznie się żarzyć. Czyli to wszystko, co tutaj powstało, jest nam potrzebne. Trzeba to zbierać. Przyda się nam to, tak. To nam się może przydać. To jest właśnie pyłek, który potem przejmie żar. No i teraz to jest nasz torcik, musimy z niego wyciąć jeden kawałek, w którym się będzie zbierał. Czy to jest ważne, w którym miejscu? Jest to dosyć ważne i nie może być to ani za małe, ani za duże. To musi być na krawędzi, tak? Okay. Tak to powinno wyglądać. W tym naszym miejscu, które sobie przygotowaliśmy. Mm-hmm. Powinna się uzbierać kubka tego pyłu drzewnego. Jak będziesz odpowiednio mocno świdrował, to temperatura się na tyle podniesie, że ten pył zacznie się żarzyć. Zwiększaj docisk linki. Jak się kręci, no to coraz mocniej w dół i coraz szybciej. Jak zaczniesz widzieć intensywny dym, na tyle intensywny, że nie będziesz widział tego gniazda, w którym świdrujesz, to jeszcze 15 sekund. Bardzo dobrze. 9, 8, Au, po co się przypaliłem? Właśnie, zapomniałem ci powiedzieć, żeby nie dotykać. No, dzięki. Możemy przerwać na ten moment, delikatnie. Bardzo delikatnie. I teraz musisz zaobserwować, czy się dymi. Jeśli się nie przestanie dymić, to znaczy, że masz sukces. Dobra, przestało się dymić. Czy to, że nie pojawił się teraz żar, to jest wina techniki, szybkości? Wiesz, żebyśmy wszyscy dobrze wiedzieli... Troszkę za wolno i trochę za słaby docisk, ale okay. To jest żaden problem, bo to, że przy tym pierwszym wierceniu nie uzyskałeś żaru, to nie jest problem. Stworzyłeś sobie dużo pyłu drzewnego, który teraz przy drugim świdrowaniu, jak tylko troszkę więcej siły przyłożysz, to stworzy po prostu większy węgiel. Rozpałka czeka, możesz zacząć. No to co, moi drodzy, to teraz w komentarzach pod filmikiem po kolei piszemy, uda się czy się nie uda. Zobaczymy, kto wygra. Czy wy w szybkości komentarze, czy też ja, jeśli chodzi o rozpalenie tego ogniska. Teraz będzie już 1:1. Cyk, cyk. Jedziesz. Troszkę szybciej, trochę większy docisk. I tak teraz 15 sekund. 10, 9. Dobrze, sprawdźmy, jaki jest efekt, tak? I teraz sprawdzamy, czy się nie przestanie dymić. Wygląda na to, że chyba się nie przestaje dymić. Więc teraz musimy spróbować delikatnie oddzielić nasze zarzewie od tej deseczki. Suń delikatnie nożykiem ten pył drzewny na tą kubkę tego żaru, tak? Tam? Tak, 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 dokładnie. Popukaj delikatnie w tą deseczkę i ją podnieś. Tu masz gniazdko. I tutaj, w ten środek, delikatnie zsyp cały ten żar. Po czym obróć się w stronę jeziora, żeby wiatr wiał w tamtą stronę i delikatnie zacznij dmuchać w żar. A możesz przykryj go. Sypać? Mogę. Jak się nie uda, będzie na nas dwóch. Zamknij to delikatnie, tak? I zacznij delikatnie dmuchać. Śmiało, 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 śmiało. Mocniej dmuchaj. Swoje! I teraz mamy ogień. Co z tym teraz? No teraz musimy podłożyć pod ognisko. Z drogi! No dobra, ja już zacząłem przygotowania do potrawy, którą chciałbym i wam, i Marcinowi jeszcze raz przedstawić. Potrawa, którą wykonasz zawsze, pod warunkiem, że zabierzesz ze sobą kilka produktów, czekając, aż papryka się ładnie tutaj podpiecze. Czerwona, zwykła, jak ją Pan Bóg stworzył do ogniska, żeby się skórka spaliła. Jak się spali na czarno,
będzie dobra. Tak po prostu. Co dla ciebie znaczy bushcraft? Dla mnie definicja jest bardzo prosta. Bushcraft to jest po prostu zespół umiejętności, które pozwalają ci radzić sobie długoterminowo w terenie. Czy to jest tak bardziej taki survival, że wiesz, wrzucają cię w środek puszczy i masz sobie poradzić, czy jednak się do tego przygotowujesz? Przygotowujesz się, dlatego że tak naprawdę chodzi o to, żeby spędzić miło czas i odpocząć. Mhm. Odpocząć w ciszy, na łonie natury. Nie o to, żeby się doprowadzić do jakiegoś ekstremum. O właśnie. Żeby się sprawdzać nie wiadomo w jakich sytuacjach, tylko po prostu, żeby wypocząć. Także idziesz przygotowany. Czyli ty w swoim kodeksie dopuszczasz możliwość zrobienia sobie dobrego, eleganckiego posiłku. Zakładasz, że możemy to zrobić i że masz jeszcze miejsce w plecaku, nie wiem, na sól, pieprz, szczypiorek, paprykę, suszoną śliwkę, czosnek i dwa pstrągi. Wiesz co, jak nie mam, to wezmę większy plecak, tak? Czasami uciekam się do dań gotowych w terenie, ale one są najczęściej podyktowane takim bardzo praktycznym podejściem. Jak masz na przykład, wiesz, przed sobą cały dzień wędrówki, no, to nie zawsze najzwyczajniej w świecie jest czas na to, żeby przygotować jakieś bardzo skomplikowane danie, ale jeśli tylko jest okazja, żeby zabrać normalne, domowe produkty i zrobić z tego coś sensownego, no to zresztą no, po to też tu jestem, żeby podpatrzeć co nieco u ciebie i też potem to wykorzystać, nie? Wykorzystasz na pewno. Pierwsza lekcja, jeśli chodzi o sferę mojej profesji, to też papryka. O, tak jak tutaj. Widzisz, mocno spalona. Troszkę. Tak. Nie wolno tego piec zbyt długo. Jeżeli pieczemy długo, to ona się gotuje. Wtedy jest mięciutka. A ja bym chciał, żeby została chrupiąca, ale nie tylko spalona, ale jednocześnie podwędzona. To jest to, co kochamy ziemniaki z ogniska. Ty, Marcinie, natomiast musisz przygotować jeszcze jedną rzecz, bo obiecaliśmy wszystkim, że wypijemy wodę. Tak, tak, dokładnie. Mamy wodę, która jest już w zasadzie przejrzysta, ale musimy ją faktycznie uzdatnić, żeby ona była bezpieczna do spożycia. W tym celu czyli po prostu uważyć piwo, ale że nie mamy chmielu, to musimy ją tylko przygotować. Uważamy coś innego, ten dodatek trudno zaraz przygotuję, ale najpierw przygotuję miejsce, w którym będziemy mogli wygodnie powiesić nasz czajniczek, tak żeby nikomu nie przeszkadzał. Okay. A taki stojaczek wykonujemy bardzo prosto. Teraz czajniczek powinien być już bezpieczny. Herbatka, którą ci zaserwuję, to będzie herbatka z igieł sosnowych. No tutaj mamy najbliżej. Skoro Marcin się tu bawi w kulinaria, to i ja troszkę muszę. Wykorzystujesz te igiełki sosnowe? Wykorzystam i ja. Ale najpierw to, co ty chcesz zrobić. Wiesz co, sprawa jest bardzo prosta. Bierzemy igły sosny, możemy je przekroić, posiekać. Ja, jeśli kroję to tylko na pół, to ułatwia potem odcedzenie naszej herbatki. Pogotujemy sobie je kilka minut. I gotowa. I gotowe. Można ten odwar troszeczkę dosłodzić, jak ktoś lubi słodszą herbatę. W kuchni polskiej igły sosnowe, młode pędy sosny były powszechnie stosowane do doprawiania chociażby dziczyzny. Kawałek mięsa nabiera zupełnie innego aromatu i też ja postaram się wykorzystać do pstrągów taki oto kawałeczek sosenki. To prawdopodobnie już widzieliście nieraz, jak robiliście sobie w całości rybkę, że nadziewano ją właśnie w ten sposób jakimś ziółkiem. Najczęściej koperkiem. Igiełki sosnowe pięknie pachną. Pstrąg jeszcze z głową, bo też ta głowa pozwoli nam ładnie utrzymać całą rybę. Można spiąć 2-3 razy, ale tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. I teraz zasada. Tu jest dużo ognia, tu jest wysoka temperatura, tu jest cienki filet. Szybko, dokładnie tak samo jak z papryką. Szybko, tak żeby spalić maksymalnie skórę. Skóry później się pozbywamy. Skóra też nam bardzo ładnie chroni mięso przed odmieniem, okopceniem, wysuszeniem. Zostanie, mam nadzieję, soczyste. Nad ogień i jedziemy. Salsa, sos. Dobrego kucharza poznaje się nie po tym, jak robi dobrze pstrąga. Wybacz, muszę jakoś obronić swój autorytet w tym odcinku, bo mam wrażenie, że trochę przesiadł. Więc zajmę się papryką. Grillowana naturalnie papryka. Ja tę paprykę obiorę i pokroję w kostkę, ale chciałbym ciebie w międzyczasie zapytać o to, czy jest rzecz, której byś nawet przy ekstremalnych warunkach nigdy nie zjadł? Oprócz tego, że zajmuję się bushcraftem w takiej bardzo rekreacyjnej formie, zajmuję się też sztuką przetrwania i analiza najróżniejszych sytuacji, nazwijmy to krytycznych, aha, nauczyła mnie tego, że nie ma czegoś takiego jak nigdy w sytuacji survivalowej. I wszystko jest możliwe? Wszystko jest możliwe. Pokrojona papryka, teraz tak, czosnek.
plasterki. Ja w międzyczasie zdejmę herbatę, spróbuję to zrobić tak, żeby nie było tutaj małej katastrofy. Dobra. To na samym końcu suszona śliwka, którą też można bez problemu zabrać. Przechowuje się łatwo, tak jak twoja trawa do rozpalenia ogniska. Mało wilgoci, więc możemy trzymać razem z trawą. Będzie nawet ładniej pachniała. Troszkę szczypiorku, jest czosnek już. Troszkę soli. Cyk. Dzięki. Trochę pieprzu i oliwa butelka. Sięgniesz? Do tego wszystkiego świeża, pyszna, pachnąca oliwa. I teraz to wystarczy wymieszać. Herbatka gotowa? Herbatka gotowa. I zobacz, jak prosta jest kuchnia w porównaniu z twoją profesją. Nic nie musiałeś zrobić, tylko spalić rybę. I ona też już jest gotowa. To mi się podoba. Tak. To jest coś takie... Mam nadzieję, coś dla mnie. Mam nadzieję, że i wam się spodoba. Piszcie, komentujcie, pamiętajcie, subskrybujcie. Ale jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, to popatrzcie. Bo nie ma nic przyjemniejszego niż pyszny kawałek ryby. My teraz prostym ruchem możemy zdejmować kawałki upieczonej ryby z korpusu, układać na salsie. Ja troszkę tylko soli na rybę. Ona nie musi być. Ale teraz jest moment w ogóle, żeby doprawić rybę. Wcześniej tego nie ma sensu robić. Bądź moim gościem. Ja sobie zaraz naleję. W porządku. Ładnie pachnie. Bardzo delikatne. Trochę za mało sosa igieł. Można było tak jeszcze garstkę wrzucić. Ale ten subtelny aromat igliwia sosnowego tutaj jest wyczuwalny i może na pierwszy raz właśnie taki powinien być. Bądź moim gościem. A ponieważ jesteśmy na wyprawie, to jemy rączkami. Oczywiście. Z miłą chęcią. Salsa i rybka. Ciekawy jestem, jak ty to oceniasz. Powiem ci, że nie będę tak bezczelnie kopiował, ale na pewno przy najbliższej okazji wykorzystam pomysł na rybę. Pewnie z troszkę innym sosem. A dlaczego? Żeby bezczelnie nie kopiować. Przepis do modyfikacji. Pamiętajcie, że papryka i pstrąg zrobione na ogniu to doskonała rzecz. Jeżeli zafascynował was bushcraft, jeżeli polubiliście gotowanie w plenerze, to naciśnijcie subskrybuję, bo pojawią się kolejne odcinki. Znowu w jakimś nieoczekiwanym miejscu i znowu jakaś nieoczekiwana potrawa. Obiecuję. Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Zapraszamy na kanał. Na kanał bushcraftowy. Tak jest. Zapraszam też na kanał mikroprzygody, na kanał rowerowy, bardziej o turystyce rowerowej, ale też wszystkich moich widzów, którzy wiedzą, że to gotowanie w moim wykonaniu pozostawia co nieco, bardzo niewiele, ale co nieco do życzenia, to też ich bardzo serdecznie zapraszam, żeby subskrybowali ten kanał, bo tutaj będą mogli przenieść te przepisy na leśne środowisko. Polska jest piękna i my na tym kanale będziemy to pokazywać. W kolejnym odcinku też zobaczycie jej skrawek. No i coś, mam nadzieję, pysznego ugotuję. Równie pysznego jak to, prawda? Tak, to jest przepyszne. Dzięki. Dzięki. Jedz.